godzinę temu zakończyła się dyskusja z udziałem prezydenta Litwy. Zwrócił pan uwagę, że zbyt mało europosłów było. Były także sygnały dotyczące tego, że Litwa nie zadbała tak jak i my o na przykład uchodźców przy granicy z Białorusią. Jak pan to ocenia? Frekwencja była rzeczywiście bardzo mała. To jest taki cykl spotkań w Europie, gdzie występują głowy państw, szefowie rządów. No, frekwencja była najsłabsza ze wszystkich od samego początku. Na to zwróciłem w swoim wystąpieniu uwagę. To jest jakieś 8% obecnych było na sali posłów, około 60. Natomiast no cóż, no, kraje bałtyckie i my bronimy się przed tą wojną hybrydową ze strony Łukaszenki, czytaj Putina, no, którzy tych imigrantów traktują jako takie mięso armatnie w tej wojnie hybrydowej z Polską. Chcą nam państwo zdezorganizować, chcą, żebyśmy zajęli się problemami związanymi z imigrantami, no i już nie mieli w związku z tym sił i środków, żeby wspierać Ukrainę, a z kolei to oczywiście dla nas też jest ważne. Niemiecki eurodeputowany przyznał po raz kolejny rację Polsce i krajom bałtyckim odnośnie polityki energetycznej w stosunku do Rosji, prawda? To prawda, choć zwykle tego typu głosy padają z niemieckiej opozycji, a nie ze strony partii, które tworzą rząd tych trzech. Natomiast no, Polsce się przyznaje często rację, bo mam takie sytuacje, że nie wymienia się Polski, że dobrze w sprawie Rosji myślała, czy polityki migracyjnej, czy polityki energetycznej, ale pochwala się taką politykę, chociaż nie mówi się, że to Polacy realizowali, że to było autorstwo Polaków. Takich głosów jest coraz więcej, natomiast no, to miłe, natomiast polityka zagraniczna polega na tym, żeby nie tylko było miło, tylko żeby z tego były jakieś konkrety dla naszego kraju. No, na pewno rola Polski jest teraz mocniejsza niż było, bo gdy chodzi o energetykę, gdy chodzi o kwestie zagrożenia strony Rosji, gdy chodzi o napływ tych imigrantów, mieliśmy w tych sprawach rację. Natomiast no, to się nie monetyzuje, to znaczy, jeżeli dostaliśmy raptem około miliarda złotych na imigrantów z Ukrainy, uchodźców z Ukrainy, no to porównajmy to z 6 miliardami, ale euro dla Turcji, którzy mniej przyjęli wtedy uchodźców niż my Ukraińców, wtedy to byli uchodźcy z Iraku i Syrii, więc no, tutaj dysproporcje są bardzo krzywdzące dla nas, no i trzeba argumentów takich jak te wystąpienia, czy tak jak poprzednio, kiedy szef najwyższej frakcji tutaj, zresztą polityk CDU niemieckiej, mówił, że tak, poszczególne kraje mają prawo budować mury i mają prawo odsyłać imigrantów, tak? No, to jest to, co Polska mówiła od zawsze, a byliśmy za to atakowani także przez opozycję w Polsce. Więc tego typu argumenty są ważne. Możemy politycznie sprzedawać tego typu właśnie wystąpienia w Parlamencie Europejskim, które popierają Polskę, aby domagać się od Brukseli większych środków chociażby na uchodźców. A jakby pan ocenił to wystąpienie prezydenta Litwy? Ja dokładnie przewidziałem, co będzie mówił, że będzie mówił o historii. Trochę może selektywnie, no bo jednak jak mówił o zbrodniach, no to uwypuklał zbrodnie na Litwinach, a już nie mówił, co się działo w Ponarach, gdzie niestety Litwini pomagali Niemcom mordować Polaków. Taka prawda, tego nie ma co się, nie ma co tego ukrywać. Natomiast mówił o Ukrainie i dobrze, i słusznie. Natomiast to też taki chciał być bardzo takim prymusem europejskości. Ja pamiętam, że Litwa była w swoim czasie pierwszym krajem, który przed innymi, to przez aklamację Sejmas, czyli litewski Sejm, przyjął konstytucję europejską, która potem nie zaistniała, bo Francuzi, Holendrzy w referendum ją odrzucili. No ale Litwa, mały kraj, za wszelką cenę chce pokazać, że jest taka, chce być bardziej papieska od papieża, gdy chodzi o integrację europejską. Takim prymusem chce być. No i to też było charakterystyczne wystąpienie prezydenta Nauszedy. Ja się zwróciłem do niego o to, żeby wspierał polską mniejszość narodową na Litwie, bo kwestia ochrony mniejszości to jest jeden z fundamentów Unii Europejskiej. No akurat ten prezydent, powiem szczerze, tu go pochwalę, że jest pod tym względem lepszy niż jego poprzedniczka, pani Grybauskaitė.
Na koniec jeszcze chciałbym, żebyśmy zmienili temat i chciałbym pana zapytać, jako człowieka, który tyle lat działa w sporcie, co pan sądzi, bo za chwilę się zderzymy z problemem ewentualnego występu Rosjan i Białorusinów w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Pan się wstrzelił, ponieważ ja dosłownie kilkanaście minut temu podpisałem list do pana Seferina, szefa UEFA, żeby białoruskie kluby nie mogły występować w rozgrywkach pucharów europejskich, ponieważ to Białoruś faktycznie jest pomagierem Rosji w tej okropnej wojnie i też powinna tym sankcjom podlegać. No, na razie opór wobec występom nawet pod flagą neutralną Rosjan i Białorusinów jest bardzo duży. No i niemiecki przewodniczący MKOL-u, czyli Narodowego Komitetu Olimpijskiego, musi rozważyć. Powiem wprost, no, myślę, że bojkot nam nie grozi, igrzysk, do tego nie dojdzie. Natomiast myślę, że jest sporo krajów, które rzeczywiście będą bardzo twardo stawały, żeby tam Rosjan nie było w żadnej postaci. Ale oczywiście są związki sportowe, jak ATP, Federacja Tenisowa, jak Związek Szermierczy ostatnio, no, czy Związek Bokserski, no, którzy już Rosjan wpuszczają na Mistrzostwa Świata i do oficjalnych turniejów. Więc no, jest problem i te przegaliny w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim i w ogóle w sporcie jeszcze potrwa. Dziękujemy bardzo.